Witam. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o lignicie. Jest to stary jak świat materiał akwarystyczny. Pewnie ze względu na rozwój techniki lekko zapomniany, a szkoda. Szkoda dlatego, że dzięki niemu możemy w tani sposób uzyskać efekty, na które obecnie wydaje się sporo kasy. Lignit, zwany też ksylitem, od greckich słów ksylon, drewno i litos, kamień, to no właśnie tu trzeba się cofnąć o jakieś 65 milionów lat wstecz. Mamy okres późnej kredy. Tak, dokładnie chodzi o taką kredę, jaką wykorzystuje się do pisania. Właśnie od takiej skały, jaką jest kreda. Tak, kreda to skała i nie jest produkcji chińskiej. Nazwany został okres w historii Ziemi. I w tymże właśnie okresie, kiedy po lądzie depczą sobie dinozaury, po niebie latają pterodaktyle, a w morzach i oceanach żyją gigantyczne mozazaury i 17-metrowe krokodyle, oj, wtedy panie by sobie torebek narobiły. Właśnie w tym okresie powstaje nasz lignit. Oczywiście nie od razu. Najpierw powstaje torf. Także warto pamiętać, że coś takiego ziemistego w torebce w sklepie ogrodniczym to po pierwsze skała, a po drugie ma miliony lat. Okres kredy to okres ruchu kontynentów i wszechobecnej transgresji, czyli podnoszenia się poziomu mórz i oceanów, co skutkowało leciutkimi tsunami. Fala w okolicach 200 metrów i zalewaniem terenów zielonych. Jakby obecnie poziom Bałtyku podniósł się o 200 metrów, to oglądaliby ten film tylko mieszkańcy Zakopanego. Reszta kraju zostałaby żeglarzami. Łatwo sobie wyobrazić, co się działo z roślinnością potrzebującą tlenu, kiedy zalewała ją woda i nie trwało to dwa dni, a raczej znacznie dłużej. Wszystko to gniło i opadało na dno. Warstwa po warstwie odkładało się na sobie. Następowała tak zwana humifikacja, czyli częściowy rozkład szczątków roślinnych w warunkach dużego uwilgotnienia. Ciężka sprawa i wilgotna. Torf składa się więc z nierozłożonych części roślinnych i humusu, czyli próchnicy. A te nierozłożone części to drzewa iglaste, liściaste, paprocie i glony. O właśnie, niszcząc glony, niszczysz historię planety. Taki żarcik dla zaglonionych akwarystów. I leżał tak sobie torf pod wodą i się rozkładał, i wody nagle odeszły. Czy jest na sali położna? Nie, pomyliłam się. Wody gdzieniegdzie się troszkę cofnęły i nasz torf przestał się rozkładać, bo dostał porcję tlenu. I na tym torfie zaczęły rosnąć kolejne pokolenia roślinności i znów wszystko zostało zalane. Kolejna warstwa roślinności legła na dnie i przykryła torf. Resztki tlenu znikają, a ciśnienie przykrywających warstw wraz z temperaturą robią swoje i powstaje, tada, lignit, który potem dzięki kolejnym procesom zmienia się w węgiel brunatny, a potem kamienny. Trwa to zaledwie miliony lat, ale możemy dzięki temu palić tym wszystkim w piecach, kominkach i innych tam elektrociepłowniach. Dobra, koniec historii. Czas przejść do wykorzystania lignitu w akwarium. Każdy z Was coś tam pewnie słyszał o związkach humusowych. Większość pewnie wie, że są, ale nie wiedzą, w którym markecie je kupić. Wieść niesie, że te związki są dość pożyteczne w akwarium. Kurde, jaki to był market? A może to tylko Japończycy robią? Związki humusowe w skrócie to takie związki, które powstają w wodzie. W wyniku oddziaływania czynników typu temperatura, tlen, odczyn wody, grzyby i bakterie na martwe części roślin. I to te najtrudniej rozkładające się, czyli ligninę i celulozę. W wyniku tych procesów tworzą się związki humusowe, które dzielimy na... No dobra, wystarczy. Najważniejsze są te, które rozpuszczają się w wodzie. Inne nas na razie nie interesują. Duża koncentracja związków humusowych występuje w torfach, węglu brunatnym, lignicie, stylicie, korze, drewnie, korzeniach i w owocach. Występują one również w niektórych roślinach niższych, glonach, porostach, mchach i grzybach. Po co wprowadzać te związki do wody w akwarium? Sprawa jest prosta i odkryta dawno temu. Aby roślinom żyło się lepiej, ryby się mnożyły, a glony poszły precz. Kwasowy charakter związków humusowych powoduje obniżenie odczynu wody, pH. Kwasy humusowe łatwo łączą się ze związkami żelaza, fosforu, kobaltu, manganu, miedzi, które w tej postaci są łatwo przyswajalne przez rośliny. Ta zależność objawia się tym, że rośliny dobrze się ukorzeniają, tworzą mocną łodygę, a liście uzyskują ładną, zieloną barwę. Substancje humusowe korzystnie wpływają też na kondycję ryb i ich rozród. Wiele ryb potrzebuje dotarła właśnie takiej wody ze związkami humusowymi. Najczęściej stosowanym ich źródłem jest torf. Z niego produkowane są preparaty chemiczne, które można kupić w sklepach akwarystycznych. Torf można stosować jako podłoże i jako wkłady do filtra. Jakie są minusy? Do celów akwarystycznych nadaje się tylko naturalny torf, nienawożony, który powinien być wypłukany przed włożeniem do akwarium w celu usunięcia nadmiaru białka, więc czeka nas płukanie i niezłe błoto.
Trzeba też uważać z ilością torfu w akwarium. Materiał ten najszybciej uwalniający związki humusowe może spowodować przy zbyt dużej jego ilości koncentrację kwasu humusowego powyżej 0,2 promila, co jest toksyczne dla roślin. Podobnie należy uważać ze wszystkimi preparatami będącymi w handlu. Zadajmy pytanie, dlaczego lignit? Bo po pierwsze, możemy go stosować w każdy sposób. Jako proszek może być wymieszany np. z ziemią ogrodową i użyty w podłożu. Jego lekko większy rozmiar czy też gradacja jak najbardziej nadaje się do robienia wkładów w filtrach. Przydatna tu będzie jakaś drobna siatka lub pończocha. To było po drugie. Po trzecie, można jego połupane kawałki o gradacji mniej więcej do 1 cm używać jako wierzchniej warstwy podłoża, np. w krewetkarium. I na koniec można go stosować jako ozdobę i obsadzać mchami, wątrobowcami, anubiasami czy też paprociami. Takie dwa w jednym. Ozdabia i działa na wzrost roślin, a jednocześnie ogranicza wzrost glonów poprzez stworzenie im nieprzyjaznego środowiska. W przeciwieństwie do torfu, lignit wydziela związki humusowe bez czynników chorobotwórczych, które to związki jednocześnie hamują proces rozprzestrzeniania się, czyli dyfuzji, no ja myślałem, że to podwójna strzelba, związków toksycznych dla roślin i zwierząt. 1 kg lignitu zawiera 1 kg. Na koniec należy odpowiedzieć na jedno zadawane ciągle pytanie. Tak, związki humusowe barwią wodę. Każda rzecz zawierająca związki humusowe i wydzielająca je do wody będzie ją barwić. A w jakim stopniu? To zależy od koncentracji substancji humusowych w akwarium i od systemu filtracji. Każdy korzeń czy patyk włożony do akwarium będzie barwił wodę. Ale może być to po prostu niezauważalne dla naszego oka. Więc moi drodzy, kiedy pytacie się, czy lignit barwi wodę, muszę odpowiedzieć zgodnie z prawdą. Tak, barwi, ale ja tego nie widzę. Jeśli zakupiona przez Was herbata nie barwi wody, to Tandeta. I jeszcze ciekawostka. Najwięcej garbników ma herbata, 20%, oraz liście i zielone skorupy orzecha włoskiego, ponad 30%. Rekordzistą są korzenie mangrowca, ponad 50%. A na tym kończę, bo koledzy wyciągają mnie na browar.